Już wstaję! Która godzina? Zaspałyśmy na sprawdzian? Nie, ale szkoła zaczyna się za pół godziny! Jak wasze nastroje przed sprawdzianem? Nawet po tym, jak wkuwałyśmy całą noc, ja nadal nie rozumiem różnicy między parowaniem a sublimacją. Myślę, że ten sprawdzian zakończy się frustracją. Nie wierzę, że zasnęłyśmy w połowie całonocnej nauki! Nie wszystkie! Kiedy wy siedziałyście z nosami w książkach, pewien ktoś obmyślał super plan! Nazywasz to planem? O, no co wy? Mam to napisać wielkimi literami? Śnieg pada! Jest śnieg, nie ma szkoły, czyli nie ma też sprawdzianu! Wiesz, Rainbow Dash, śnieg ledwo pruszy. Hej, dziewczyny! Czy wy naprawdę nic nie widzicie? Ja mam doskonały wzrok i widzę, że za mało napadało, żeby w szkole odwołano lekcje. Dzisiaj przydałaby się śnieżyca. Nie ma śnieżycy. Na razie! Skoro potrafimy ocalić tonący statek i złamać prawa czasu, by zobaczyć koncert, to myślę, że umiemy przekonać dyrektorkę Celestię, żeby odwołała lekcję. Jest cała masa niewinnych dzieciaków, które pewnie też się nic nie nauczyły, a ich los zależy od nas. Więc jaka decyzja? Wchodzicie w to? Sama nie wiem. No może. Tak! No nie wierzę, że przespałam ich wejście! We'll be right back.
przygody. Trzeba przyznać, świetnie się spisałyśmy jako ekipa. Ile śniegu! Niespodziewane pogorszenie pogody. Tak, to prawda. Czy mamy odwołać lekcję? Zaraz będzie dzwonić! Nie wierzcie w te śnieżyce! To szwindel naszych uczennic! Po sprawdzianie będą mieć świetną zabawę w kozie! Co oni robią? Czekajcie, próbuję zobaczyć! A co robiłyśmy przez ostatnie 2 godziny? Taki od początku był plan. Praktyka to jest najlepszy sposób, żeby się czegoś nauczyć. O, rozumiem! To od początku jak to leciało? No dobra. Ziemniaki po utłuczeniu na miazga odparowują. Para leci do nieba i tworzy ziemniaczane chmurki. A jak chmurki staną się zbyt ciężkie, to wtedy mamy frażynkowy deszcz. Czy może raczej frytkowy? Czy coś pominęłam? Jak to było? Pinkie Pie, twój suflet wygląda smakowicie. Applebloom, Big Mac, Chestnut Magnifico, Pinkie Pie? Bond, DJ Pong 3, Flash Sentry, Fluttershy, Gloriosa Daisy, Chani Permantage, Billy Pat, Lyra Heartstrings, Ale Octavia zapomniałeś Mary, nastawić czasomierz. Zekora, Zephyr Breeze, Zipper Wheel. Gotowe! Odkryłam, że pieczenie sufletu trwa tyle samo, co wymówienie imion moich przyjaciół w porządku alfabetycznym. Masz przyjaciela, który zwie się Chumbly Bong Bong? To raczej przelotna znajomość w stylu cześć, jak się masz, ale brakowało mi 1,5 sekundy. A to z jakiej okazji? Mamy taką świąteczną tradycję z Rarity. Co roku przygotowuję dla niej deser, który ma być tak samo elegancki jak ona. A ona co roku pyta, dlaczego ten deser tak okle. Co? Suflet wygląda dobrze tylko przez chwilę i zawsze za późno go przynoszę. Mamy 7 minut, żeby dotrzeć do domu Rarity, zanim suflet zrobi się plaskaty i mokry. 7 minut? Ile to będzie imion przyjaciół? Co to za pytanie? Dawaj czas, powiesz, kobieto! Pinki? Pinki? Pinki! Spieszymy się! Połowa czasu minęła! Czemu nic nie mówisz? W tym roku wszystko dobrze zaplanowałam! Trasę, prędkość i kąt, pod jakim będę się nachylać, żeby osłaniać suflet przed wiatrem. I tym razem na bank nie oklapnie! Siedzimy o głodzie i bez ogrzewaczy do rąk.
Zimno mi, tak mi zimno. Nie zostawiaj mnie, Trixie. Przerwijcie na chwilę. Pinkie Pie i ja nie bawimy się z wami. Bawimy? To jest wojna! Tylko dobrze celujcie! Jeden strzał i po suflecie. O, no cóż, spróbuję za rok. Czy ktoś widział mój but? Nie mogę znaleźć buta. To nie to samo, co te twoje głupawe gry wideo, co nie, Sunset? Nikt nie będzie nazywał moich gier głupawymi. Rarity dostanie ten suflet, a ty jej go dostarczysz. Do mnie, w podskokach! Melduję się! I naprawdę dzięki, Sunset, bo wiesz, od dawna marzę o tym, żeby wziąć udział w jednej z waszych przygód. Wy ciągle robicie tyle czadowych rzeczy i... Flash! Słowo daję, że nie zmarnuję tej szansy! Nieważne, dość gadania! Gotowy? Ja od urodzenia jestem... gotowy. No, to był trochę obciach. Idźcie beze mnie! Nic mi nie jest! Pinkie, biegnij! Sunset! Sunset! Powiedz, Rarity! Au. Wszystko dobrze? Tak, upadłam na klucze. Leć, no już! Dobra, pędzę! Okej, kto ośmielił się rzucić? Czy to ty? Ja tylko robię, co do mnie należy. Och, ty mój słodki sufleciku! Tak bardzo chciałam, żebyś został pokrojony i zjedzony przez moją przyjaciółkę Rarity. Po to, żeby ona poczuła tę samą radość, jaką daje mnie. Czy to tegoroczny suflet? Rarity, skąd się tu? Jak? Czekaj, powiesz mi później, jedz! Niebiański smak! Nareszcie się udało! Zaskoczenie? No to teraz uważajcie! Od dwóch dni czekam tu i udaję bałwana. Prosiłaś mnie na waszą rodzinną imprezę. Czy doroczne święto zbiorów i wytłaczania soku rodziny Apple to bardziej święto z okazji zbiorów, czy na cześć soku? Nie ma znaczenia, zawsze jest ekstra. O ile pominiemy fakt, że pojawiają się na nim bracia Flim i Flam. O? To już się stało tradycją, że przy tym święcie wykręcają mojej rodzinie jakiś numer. Kiedyś zabrali nam wszystkie drabiny w samym środku imprezy. Musieliśmy improwizować.
Innym razem wycięli dna w naszych koszykach. Rok temu dali Apple Bloom w prezencie robaczka. Pułkownik Robaczywek i jego kumple zjedli wszystkie jabłka, jakie mieliśmy. O, to doprawdy straszne. I pomyśleć, że kiedyś muszka była symbolem elegancji i dobrych manier. Słoneczko, masz na myśli krawaty Bolo. W każdym razie, w tym roku zastawiamy pułapkę na tych łobuzów Flima i Flama. Jeśli spróbują wykręcić jakiś numer, no to zrobi się gorąco. Applejack, jeśli pozwolisz mi opracować plan, to wylawirujemy tych lawirantów. Liczyłam na to, że pomożesz. Tak! Wszyscy stoją i patrzą. No tak, święto soku nie jest zbyt fajne bez soku. Myślisz, że to najlepszy sposób, żeby wykiwać braci? Uwierz mi, to jedyny sposób. Matryca teorii gier zawsze się sprawdza. Ci spryciarze zaproponują sztuczny diament w zamian za butlę soku jabłkowego. Wejdziemy w to, a zanim się zorientują, że dostali wodę z solą i pieprzem, my będziemy świętować zwycięstwo prawdziwym sokiem, który schowany jest tutaj. Obyś miała rację. Nie bój nic. Dzień dobry! Jak się macie? Zero żartów w tym roku! Możecie nam wierzyć na słowo? No, ale do rzeczy. I czy zgodzicie się sprzedać nam butelkę soku jabłkowego? Oferujemy wam za to... Ten oto... O! Autentyczny, supercenny diament! Do widzenia! Zapraszamy do nas za rok! Super, dali się nabrać! Twilight przewidziała ich ruchy od początku do końca. A teraz pora zaczynać prawdziwe doroczne święto zbiorów i wytłaczania soku rodziny Apple! Gdzie jest prawdziwy sok? Czy oni go zabrali? O jeny! To nie fair! Musieli wiedzieć o przekręcie i w rezultacie to oni nas przekręcili. Chyba, że ja wiedziałam, że wyczują przekręt i zabrałam sok przez tunel, który wykopałam, wiedząc, że oni go znajdą i wejdą tam, ale zadbałam o to, żeby wychodząc z niego przed drzwiami zostali złapani w sieć. I udało się? Sama zobacz. Nie. Tego szukacie? Bracia Flim i Flam nie dadzą się przechytrzyć. O, dziękujemy za soczek.
pora na nas. Do zobaczenia za rok. O, i jeszcze jedno. Z pieprzem woda, zdrowia doda. Param tam, taram tam, hej! No cóż, impreza skończona. Tak naprawdę, jeszcze się nie zaczęła. Nic dziwnego, że Skutalu była taka spokojna. Ale co? Kto? Jak to? Te zegary są przestawione. Prawdziwe przyjęcie zaczyna się dopiero za 20 minut. Doskonały. Ty wcale nie podmieniłaś soku, prawda? Mhm. Oszukaj mnie raz, wstyd dla ciebie. Oszukaj drugi raz, wstyd dla mnie. Po trzecim oszustwie już ci się nie dam oszukać, o nie! Ale się dali nabrać! Wow. Nie wiem, co powiedzieć. To może wypij sok. Zimowe, gorącą czekoladę i zaraz zaniesiemy dzieciakom całą furę zabawek. Ten dzień jest po prostu doskonały. Czy to słodka pianka? O, no i jest jeszcze doskonalej. Dzięki, Sunset, że pozwoliłaś nam przechować te zabawki w swoim magazynie. U nas nie ma na nic miejsca od czasu, kiedy babcia Smith założyła w stodole studio jogi. Nie ma sprawy. To fajnie, że się w końcu przydał. Płacę co miesiąc i nigdy nie korzystam. Tak jak z karnetem do siłowni? No dobra, otwierajmy to. Dobry pomysł, Twilight. W końcu festiwal zabawek zaczyna się już za chwilę, więc czas otworzyć kluczem zamek. Pinky? O, dałam klucz Rainbow Dash! Ja go dałam Fluttershy. A ja powierzyłam go Chadowi. Masz go mały? O, racja, klucz! Włożyłam go do małej uroczej torebki i przekazałam ją tobie. Racja, została w szkolnej szafce. A, żaden problem. Biegniemy do szkoły, bierzemy klucz i wracamy do roboty. Szkoła jest zamknięta. Mówiłam. Szkoła jest zamknięta na ferie zimowe. No to mamy straszny kłopot. Bez klucza nie ma zabawek. A to znaczy, że te urocze dzieciaczki na festiwalu zabawek dostaną w prezencie puste pudełka. Oh, to jest gorsze niż ubrania. Że co, proszę? Nie na mojej warcie. Mam pewien plan. Drzwi szkoły są zamknięte. Ale kanały wentylacyjne nie. Niestety w korytarzu jest system czujników ruchu. Będziemy musiały go jakoś zhakować. Tym zajmie się Twilight. Kiedy już będziemy w środku, musimy odwrócić uwagę woźnego, żeby nas nie zauważył. Biorę klucz i wychodzimy. Jakieś pytania? Ja mam parę. Zdajesz sobie sprawę, że to jest normalne włamanie, tak? No wiesz... To fakt, że zwierzęta słuchają Fluttershy, ale nie może ich wykorzystywać do atakowania ludzi. To wcale nie będzie atak. A poza tym ta akcja jest niebezpieczna. Co jeśli dzieci spróbują nas naśladować i stanie im się krzywda? W takim razie game over. No co wy? To jeszcze nie koniec! Posłuchajcie mojego planu! Taki mam pomysł. Najpierw upieczemy tuzin truskawkowych babeczek.
Zostawimy je przed drzwiami do szkoły, żeby wywabić dyrektor Celestię. Kiedy wyjdzie, drzwi będą otwarte, a wtedy ja zaczepię swoje lukrecjowe lasso o klamkę. A te to po co? No do jedzenia! Po takiej akcji możemy być głodne! Jakieś pytania? Ja mam parę. Kiedy chcesz upiec ten tuzin babeczek, skoro festiwal zabawek już za chwilę? I wątpię, żeby istniało coś takiego jak lasso z Lukrecji. No, dlaczego nie? I przypominam, że nie będziemy się włamywać. No weźcie, obmyślmy jakiś plan, który będzie legalny. Mamy super moce. To jest jakiś obłęd, że nigdy ich nie używamy. Ja chcę używać mocy. No dobra, to może ty coś zaproponujesz. Dziękuję, że pani nas wpuściła i pozwoliła nam wziąć klucze z szafki. To drobiazg, Twilight. Jak widzisz, wystarczyło zadzwonić. Dziękuję. Wszystko rozdane. Idziemy wykorzystać karty podarunkowe? Twilight, gdzie ta torebka, którą ci dałam? Zostawiłam ją w szkole! Ale mam pewien pomysł. Dziewczyny, ciężko znaleźć miejsce parkingowe. Dlatego przyjechałyśmy razem. Muszę zacząć sprawdzać wiadomości. Dlaczego po prostu nie przebiegłaś? Przekonałam się boleśnie, że szybkość i oblodzony chodnik nie idą w parze. Jesteśmy wszystkie. Która chce być pierwsza? Ale w czym? Co będziemy robić? Przyjacielska wymiana prezentów. To już dzisiaj? Pamiętasz? Losowałyśmy kartki z buta Applejack, bo zapomniała kapelusza. I to był kowbojski but. Tego SMS-a też nie dostałaś? O, tak, nie, tak. Dostałam. Na chwilę polecę do łazienki. Córka! Zapomniałam! Jak mogłam zapomnieć o kupieniu Fluttershy prezentu? Jak ja mam znaleźć prezent w przeciągu 5 minut? No racja!
tu się właśnie rodzą prezenty? Ja cię nie zawiodę, Fluttershy. Kolejka? O, jeszcze dłuższa kolejka? Serio? To jakiś żart. Serio? Chodźmy do kanału, te prezenty. Dobra, masz rację. Zero kolejki. Dlaczego centrum handlowe przed świętami jest takie zatłoczone? Niektórzy z nas muszą zrobić zakupy 5 minut. A chcesz wejść bez kolejki? Tak, wszystko bym za to oddała. Cofam, nie minęły 3 sekundy. Tamto się nie liczy. Rainbow Dash, wyluzuj, panno super. Zapraszamy do Królestwa Trendów. Mamy tu wszystko od sznurówek z Wi-Fi po... duże buty i... mniejsze buty. Ach, znowu zapomniałem. Zapraszamy! Mamy tu wszystko od sznurówek z Wi-Fi po... zwykłe, stare, duże buty i... zaraz, jak to było? Ty tu pracujesz? Za krótko, żeby zapamiętać nasz slogan, ale tak. Jako kumpel pozwolę ci wejść bez kolejki. Dzięki, ale nie wiem, czy kumpel to jest słowo, którego bym użyła. Nie, musisz być miła, dlatego że jesteś przyjaciółką Fluttershy. Fluttershy? Proszę za mną, miła pani. Tu mam coś dla Fluttershy. Elektroniczny kosz do koszykówki. Krzyczy do ciebie, popraw się, kiedy nie wcelujesz, więc jesteś zmotywowana, żeby zdobywać coraz więcej punktów. Ja to chcę, ale nie, to się nie spodoba, Fluttershy. Super, czyli się podoba. Nie, tu nie chodzi o mnie. Szukam prezentu dla Fluttershy. Pewka. A może być to? Wyglądają na drogie. Bo są. Kiedy je nosisz, przetwarzają to, co widzisz i zamieniają w miejski krajobraz. Nawet las ze słodkimi zwierzakami? Absolutnie nie istnieją, kiedy nosisz te gogle. Nie, to się nie przyda, Fluttershy. Racja. Mój błąd. Chwileczkę. O, Rainbow Dash. Co powiesz na to? Co to jest? To do przybijania piątki, kiedy jesteś daleko, albo jeśli jesteś super niski. Tak, o tak, o jeszcze. O, dobra, widzisz? A, to nie jest prezent, to jest w ogóle jakieś badziewie, kto by to chciał? O, ale to czadowe. O, Snailsowi się spodoba. To są twoje propozycje? Czy ty w ogóle znasz Fluttershy? Kogo? Twoją siostrę! Tak, wiem, no żartowałem. Sorki, słuchaj, wiem, jaki prezent naprawdę uszczęśliwi Fluttershy. Zaraz ci go przyniosę. Oto i on! To jest ekstra! Aparat natychmiastowy. Rok temu na święta ulubiony aparat Fluttershy się zepsuł. Wiem, że marzy o nowym. Kup jej ten aparat, bo sama go sobie nie kupi. Wierz mi. To jest naprawdę doskonały pomysł. Dzięki, Zephyr, jesteś gość. Siebie! Kto wylosował Fluttershy? Stałam tu przez cały czas. Proszę bardzo, Fluttershy. Natychmiastowy? Jest cudowny! Naprawdę? Doskonały do robienia szybkich, śmiesznych fotek. Zephyr kupił mi taki rok temu, jak mój pierwszy się zepsuł. Co takiego? Mogłam się domyślić. Przepraszam. Teraz, kiedy mam 2, mogę robić podwójnie szybkie, kątowe, natychmiastowe fotki z zaskoczenia. O, dziękuję, Rainbow Dash!
mówisz to samo, co ja tobie? Piątal! Ty płaczesz, Snails? Nie. Takie same pomysły to znak prawdziwej przyjaźni. Jesteście gotowe na nową świąteczną tradycję? Jeśli to coś nowego, to nie jest tradycją. Tradycja zakłada, że coś było już robione wcześniej i wszyscy... Czy chcecie zapoczątkować świąteczną tradycję? Brzmi spoko. Chodzę. Fantastycznie. Dobór słów ma znaczenie. Co roku z okazji Festiwalu Jabłek moja rodzina rozsyła przyjaciołom fotkę. Tu przebraliśmy się za osadników. Tu jesteśmy drzewami. A rok temu udawaliśmy duchy. Nikogo nie widać na tym zdjęciu. Ponieważ duchów nie widać, Twilight. Faktycznie. Wszyscy znamy wasze świąteczne fotki. Pomyślałam, że możemy się wszystkie przebrać i wysłać świąteczne zdjęcie całej szkole. Łohoho! Superowo! O jeny, AJ, bardzo bym chciała, ale muszę coś zrobić. No i czeka na mnie Hoops Dunkington. No wiesz, Hoops Crystal Purp. My idziemy po kanapki... Zabawna jesteś. Przyprowadź go. Zrobi nam zdjęcie. O, Jan, właśnie odwołał. Zastanówmy się, w co się ubierzemy. Ja zaprojektuję. Nie! Pamiętasz, jak nas przebrałaś za równania kwadratowe na Halloween? To nie był taki zły kostium. Bo ty byłaś przebrana za znak minusa, a ja miałam funkcję. O! Zaraz, czy istnieje coś takiego? Nigdy więcej! Nie bądź takim kwadratem. Już wiem, jaki to będzie temat. Róg obfitości. Wiecie, to taki niby kozi róg pełen kwiatów, owoców i zbóż. To jest właśnie symbol Festiwalu Jabłek. To ja zajmę się garderobą. Niespodzianka. Tylko nam powiedz, gdzie będzie to zdjęcie, a pojawimy się tam. I to jest świetna wiadomość. Dzięki wielkie. Przygotuję scenę do sesji. Zobaczymy się po południu. Rarity, wszystko dobrze? Chyba zaproponowałaś, że zrobisz coś, na co nie masz ochoty. Nie, Sunset. Tak się składa, że zaproponowałam coś, co muszę zrobić. Jako dobra przyjaciółka uratuję sesję zdjęciową Applejack. Poza tym to przecież ja mam najlepszy gust. Tak, musiał być inny powód. Tylko nie wiem, co to jest to całe coś w kształcie rogu kozy. Róg obfitości? Róg obfitości, tak? Ale ja gwarantuję, że zrobię z tego dla nas najlepszą, najpiękniejszą wersję tej rzeczy, jaką tylko da się zrobić. Rarity, co ci jest? Pomóc ci jakoś? Zabierz mnie do szwalni kostiumów scenicznych. Czas nam ucieka! Że ludzie się nauczą czym... Róg obfitości! Jest! Czyli na dzisiaj nie ma już wolnych miejsc? Co ty robisz, Sunset? Chcę się umówić na jakąkolwiek wizytę dziś po południu. Ale mój dentysta, lekarz, dermatolog, podolog, psycholog, wszyscy zajęci! Chodzisz do podologa? Ja nie chcę być na tym zdjęciu, Twilight. Przecież to żenada. Tak, Sunset, to prawda. Ale zobaczysz, to będzie bardzo modny rodzaj żenady. Robimy to przecież jako przyjaciółki Applejack. W imię przyjaźni. W imię przyjaźni. Chciałam powiedzieć, że równania kwadratowe były lepsze niż to. Wiesz, od tych całych przebieranek myśli mi się kolbią w głowie. Sorry,
jeśli ten żart to suchar, ale nic lepszego nie wymyślę! Podoba mi się mój strój, jestem winogronem. Chodźmy do sali teatralnej, zanim ktoś nas zobaczy. Na pomoc! Utknęłam! Trzymam cię! Okej, teraz wszyscy się z nas śmieją. Śmiech to zdrowie, tak? Chodźmy już na to zdjęcie, dokończmy to. Fantastyczne fotofinisz. Co to ma być? Cóż, obiecałyśmy ci, że przebierzemy się na tę sesję i tak dalej, Applejack. I musiałyśmy znieść całą masę przeciwności. Cała szkoła się śmiała. Ale przyjaźń zobowiązuje i szanujemy twoje rodzinne tradycje, więc wyglądamy jak kukurydza i dynia i... winogrona. I jesteśmy w tym razem. Z miłości do przyjaciółki. Co? To babcia Smith nalegała, żeby się przebrać. Ja mówiłam, że wystarczy zrobić zdjęcie na tle rogo obfitości. Szkoda, że wam nie powiedziałam. Możemy się przebrać, ale po co marnować strój, który uszyłam dla ciebie? Życzymy wam wesołych świąt i do tego dużo obfitości. Od Applejack, Sunset Shimmer, Rainbow Dash, Fluttershy, Rarity, Pinkie Pie i Twilight Sparkle.